Had no need to fight tonight, tonight. Hejka, hejka, kochani, z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj 7 grzechów i nawet ostatni odcinek z generacji 7 grzechów. Tak, w końcu. Kończymy już tą generację obżarstwo, bo ona się ciągnie w nieskończoność, mówię wam. Także czas i pora ją skończyć i przejść do kolejnej. Także ten odcinek jest ostatnim odcinkiem z tej generacji. Tak trochę ją przyspieszyłam i tak wiem, że odcinek powinien pojawić się wczoraj, pojawia się dzisiaj, no ale wybaczcie, ostatnio mam straszne zamieszanie w życiu prywatnym i troszeczkę brakuje mi czasu na nagrywanie. No ale staram się wam dodawać te odcinki, także tylko dzień spóźnienia, także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Także łapki w górę dla mnie, że daję radę jakoś i staram się, żeby to było wszystko jak powinno, tak, żeby was tam tutaj nie zaniedbywać. Co tam więcej? Więcej to w sumie nic. Taki ostatni odcinek sobie jeszcze tutaj spędzimy z naszą rodzinką, z naszym tutaj mieszkaniem i w ogóle tutaj. W kolejnym odcinku już zaczniemy kolejną generację. Oczywiście, jak domyślacie się, bohaterką kolejnej generacji będzie nie kto inny, tylko nasza Jenny. No i jak wiecie, bądź nie wiecie, kolejną cechą jest chciwość, czyli że będziemy musieli mieć duży dom. Nasza właśnie tutaj Jenny musi mieć cechę snob, więc chyba gdy ona będzie dorastała do młodego dorosłego, to tutaj będę mogła jej dać. I też tutaj aspiracje bajecznie bogate, także to zrobimy sobie w następnym odcinku. I w ogóle, jeżeli o ten dom chodzi, to ja chciałam właśnie, bo tutaj na wstępie może wam powiem, żeby bo później to może ktoś tam nie usłyszeć. Jeżeli macie jakieś fajne domy waszej twórczości, no, waszego autorstwa. O. Jeżeli macie jakieś fajne, duże domy waszego autorstwa, to bardzo bym prosiła, żebyście udostępnili w galerii z hashtagiem Korcia7GG. Może Korcia Dom 7GG? Może tak. Tutaj w każdym razie gdzieś tam zaraz wam się wyświetli hashtag, jaki macie, z jakim hashtagiem macie powstawić ten dom do galerii albo podpisać ten dom, żebym ja go w galerii znalazła. I napiszcie w komentarzu, że macie takie domy i żebym ja wiedziała, że w ogóle ktoś to zrobił. No ale nic, tak czy siak sprawdzę w galerii, więc jak ktoś sobie udostępni mi taki domek i któryś z tych domów mi się spodoba, to jak najbardziej wezmę ten dom sobie do kolejnej generacji. Jeżeli nie, no to po prostu albo nie macie, albo nie będzie chętnych na udostępnienie domku, to ja po prostu sobie sama poszukam i w następnej generacji właśnie, bo raczej bym wolała nie budować, tylko po prostu pobrać jakiś już, wiecie, przez kogoś stworzony, a ja tylko go umebluję, udekoruję i tak dalej. Także jeżeli macie ochotę i chcielibyście, żeby wasz dom był w kolejnej generacji, to dajcie znać i właśnie udostępcie mi w galerii właśnie swoje dzieła. Dobra, moi drodzy. Teraz tak. Tutaj Jenny jest głodna. Więc by coś zjadła. Ja nie wiem, czy my mamy tutaj coś w lodówce. Mamy. No to weź sobie to. Nasza Anastazja. Co ja jej z włosów dalej nie zmieniłam. Boże święte, ale ja jestem wyrodna. Dobra, weź to sobie na przykład. Ubierz. Co ty tu robisz? A, zmień strój. A tutaj nie siadaj. I wiesz co? Albo w ogóle wyjmiemy z lodówki o te jajka po benedyktyńsku, czy jakoś tak. Nie, nie będziesz piła drinka z rana. Ojciec, przyjdź i też zjedz śniadanie. Chciałam powiedzieć, z córkami. A co do Emmy, jeżeli zapytacie się Emmy, to Emma może tam gdzieś tam będzie migać w tle, gdzieś tam będzie nam chodzić może po mieście i w ogóle. Ogólnie Jenny z Emmą ma nawet dobre kontakty, przyjaciółka, więc myślę, że Emma będzie Jenny odwiedzała. Póki co. Dobra, dawaj, idź sobie, zjedz. Ojciec, ty miałeś jeść. A, sorry, skreśliłam ci. Nie, nie sprzątaj, będziesz to jadł. A, no to sprzątnij, bo matka wszystko pożarła. Dobra, weź sprzątnij. Zobaczmy, czy mamy jeszcze jakieś inne resztki, co by się przydało na śniadanie. No to weź tego, zjedz sobie porcję. I Anastazja też sobie zjedz jeszcze jedną porcję. Ogólnie rzecz biorąc, co my moglibyśmy dzisiaj robić w odcinku? Ja myślę, że dzisiaj co się nie chcesz wyrzucić? Imri, no, może byśmy się skupili na Jenny, jest sieroda. Ten szczeka tutaj malutki. Zaproponuj mu przyjaźń, a co? Odrobiłaś lekcję w ogóle? No właśnie.
Może byś odrobiła lekcję. A czemu ty nie jesz? Jesteś już najedzona? No nie bardzo. Jedz jeszcze tego łososia w ziołach. Przyjaźnią się, no i super. Czyli jednak wolisz odrabiać lekcję niż... No dobra, to odrabiaj lekcję, bo ty chyba się... zabijesz, jak pójdziesz do pracy, do szkoły bez lekcji. Dobra, wrzuciłam to czy nie? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. A jednak, a jednak. O Jezu. Przepraszam bardzo. Co ty idziesz jeszcze żreć? No tak. Anastazja ostatnim czasem nam dość sporo przytyła, także bardzo super, 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 super. To jest dobre, to jest dobre. I schowamy już te zioła, niech już nie jedzą. Dobra, Imri, co ty tutaj byś chciał? Tutaj do żony patrzę, jakieś podskoki, zaloty, loty. Czekaj, ty masz... A, ukończyłeś. Za 7 godzin nawet do pracy idziesz, no proszę. A ty, Anastazja, za 2 dni. No to w sumie masz czas, żeby się pouczyć. Pouczyć się pisania. Napisz felieton, bo ty chyba nie masz tutaj zakończonych, nie zaczęte. No właśnie. Także tak, co ty byś tu chciała? Jeszcze zdobyć następny poziom literacki? No to może właśnie zdobędziesz. To ty sobie tutaj... Anastazja ma wkrótce urodziny. O, proszę was. Kiedy ona ma urodziny? Ile? Za 2 dni. A ty? Ej, wiecie co? Ja myślę, że możemy im dzisiaj zrobić urodziny. Takie, wiecie, bez takich hucznych urodzin. Po prostu kupimy tort i ich dorośniemy. Obydwoje? Obydwoje? Ich obu. Ich oboje? O, oboje. O, może tak. Ich oboje sobie dorośniemy. I właśnie, znaczy dorośniemy. Oni będą po prostu dorosłymi, nie? A jak tam babcia? Ciekawe, jak to nasza babcia. Vanessa, gdzie ty jesteś? Ty żyjesz? Powinnaś żyć, bo ty jeszcze stara nie byłaś. O, ty nie masz teściowej znajomych, lul. Vaneska, gdzie ty jesteś, moja droga? O, tu jesteś. No. Ona jeszcze jest chyba... Nie wiem. Wiecie co, może odwiedzimy dzisiaj sobie babcię? Może Jenny się wybierze w ogóle do babci? Sama. Ty do szkoły iść powinnaś. No to szybciej odrabiaj, żebyś... O. To idź. No już, odrobiłaś. Czy nie odrobiłaś? Nie odrobiłaś? O fuck, to nic. Dobra, idź, coś tam odrobiłaś. Ja po prostu następny odcinek też oczywiście Jenny trochę pozmieniam, ją tak bardziej dostosuję, dam jej więcej ubrań i takie tam głupoty. Także nie martwcie się, to wszystko będzie. Dobra, ty idziesz zanieść umyć, ale czy ty pisałaś tą, czy nie pisałaś? Pewnie gubienko pisałaś. A obejmij, zostaw ją już, daj jej spokój, Boże, chłopie, żeś się tutaj przyczepił. Ubierz to i weź tutaj, masz pieska swojego, weź go tutaj poprzytulaj, coś tu z nim porób. Podnieś go, pochwal. O, widzisz, lepsze zajęcie ci znalazłam. I tutaj zapłać rachunek. O, fuck. A, termin zapłaty, a to jakaś poczta przyszła, to nie czynsz? Lol. No dobra, czy ty pójdziesz do tego psa? Stoi tu, czeka, to chyba nie ma żadnego przeszkodu. Super, piesek, super, jesteś super, super. Ty, malusi, ty, malusi, ty. Dobra. Co ty, kobieta, to tu robisz? Miałaś pisać miałaś, a co ty robisz? Nic nie robisz, napisz felieton, no kurde, jakie to jest... A, ukończyłaś już, dobra, sorry. sorry, memory, dlatego odeszłaś od komputera. To weź sobie, o, ćwicz umiejętności literackie. Ty masz, jaki ty masz tam poziom w ogóle? Gdzie ta literacka twoja zdolność? O, to przed tobą jeszcze sporo. Imri, co tam robisz? Dalej tego psa tulisz. Już daj mu spokój, już możesz puścić, puść. Co tam, kto tam wydzwania? Problem na sprawdzianie. Jenny została przepadana, szukają w telefonie odpowiedzi do sprawdzianu. Trafiła do gabinetu dyrektora. No co wy nie powiecie? Jedynka powinna załatwić sprawę. Niech jeszcze raz napisze sprawdzian bez telefonu. No a jakby rodzic, to myślę, że może tak. O, kwalifikuje się, żeby przypisać jej cechę odpowiedzialna. No to w sumie spoko, nie? Czekajcie. O, spoko. Spoko. Co tam przyszło, Imri? Wszystko ze skrzynki z pocztowej. Zobaczmy. Aha, to na pewno na urodziny dostała. No dobra. No skoro to takie jakieś tam prezenty niby jej... Tak podejrzewam, że to na urodziny, bo co tu, jakieś zabawki, nie wiem. To... Postawmy u niej w pokoju, niech stoi. O, tu na przykład. Także tak, Imri, ty biedaku, ty nigdy nie masz co robić. Ty wiecznie nie masz co robić. Idziesz zaraz do roboty ogólnie rzecz biorąc.
Czy ty prania przypadkiem nie robiłeś jakoś ostatnio? Ulepsz, wysusz ubrania. Wyładuj i połóż pranie. O właśnie. Tak mi się coś wydawało, że tutaj coś było nieskończone pranie. Aha, okej. To żeś wyłożył, naprawdę. Zanieść do kosza na pranie. No to ja nie wiem już, co on zrobił. Czemu tu jest w ogóle otwarta ta teraz? Chcesz przyjść na moje przyjęcie urodzinowe? Salim ma urodziny. Wiesz co, ja idę do roboty. Teraz, więc tak i wybierz Simu do podróży wspólnej. Ale Salim mieszka z naszą córką. Dobra, nie idziemy, bo idziemy do pracy. I weź to, zrób pranie z tym. Rozwieś, o. Ja nie wiem, co on tutaj wyczynia, ten Imri. Słaba z niego pani domu. O! O, już myślałam, że rozwiesił i znikło. Dobra, chłopie, weź ty idź do tej roboty. Idziesz już za 2 godziny. No to dobra, pooglądaj sobie ten telewizor, niech ci będzie. Anastazjo, nasza droga i przesympatyczna. Wiesz co? Czy my mamy tort? Nie mamy tortu, więc ty byś mogła zrobić ten tort. O, sikuć cię chce, czyli w sam raz, żeby przerwać pracę. Idź. I nie, nie piecz, nie piecz, nie piecz. Podaj obiad, podaj obiad, podaj obiad. Nie obiad, nie podaj obiad. Gotuj. Umiejętności i zobaczmy, jaki tu masz tort. W szarlotce chyba nie można stawiać tych świeczków. A w cieście truskawkowym można? Zobaczymy. To by zrobiła ciasto truskawkowe. A ty, Imri, o której kończysz pracę? O 22. No to o 22 was dorośniemy. Znaczy, postarzejemy, znaczy się tak. Bo i tak miałam to zrobić, a skoro tak wyskoczył ten komunikat. A, ktoś mi tam pisał ostatnio, że jeszcze zostało coś dla dzieci, więc faktycznie zostało. Tu kibelek został. I tu krzesełko zostało. To już nie ma. Już po problemie, moi drodzy. Ach, Boże Święty, dobra, ty sikaj sobie, sikaj, co ty chcesz od tego psa? Głasz zwierzaka, nie jestem. Koko w ogóle, Koko, co w ogóle ty. Patrz, wyszedł se sam na spacer pies, sam się wyprowadził, no po prostu. Lea to sobie siedzi tutaj, bo ona jeszcze jest malutka na same spacery. Patrzcie, jak ona fajnie chodzi. Słodka jest. Przez to, że właśnie oni tutaj mają 2 psy, to myślę, że Jenny będzie miała kota. Oho, jak u nas czeka! Słodko. Weź ją tam tutaj pod tyrtol. Przytul ją. Przytul ją, już. I tak do roboty idzie zaraz, no. Przytul. Słodki piesek, fajny piesek. W ogóle właśnie, może jak ona będzie. No zobaczymy, ile tam będzie miała zwierzaków. Ojejku, jejku. Jak tam Anastazjo? Zobaczymy, czy właśnie ona może. Oj, brat ubrudziłaś. Jest głodny? No to jest przecież tyle żarcia tutaj nasypane. Musi podejść i se wziąć. No, wstawiła do lodówki, dobrze zrobiła. Wyczyść ten blat. Otwórz i zobaczymy, czy będziesz mogła dać świeczki, żeby tego nikt nie wtrążolił. O, jest, dobra. Dodaj świeczki urodzinowe. Elegancko. No, ale tak, twój mąż przyjdzie, to sobie we dwoje będziecie świętowali, więc teraz ci nie będę dawała, żebyś zdmuchnęła, chociaż w sumie mogłabym. To weź sobie Koko zawołaj, bo on jakiś biedny nie może. Zawołaj zwierzaka na jedzenie, Koko. Kup wannę z hydromasażem. O, ta jakie zachcianki. O, proszę, o, proszę, o, proszę. W sumie moglibyśmy tutaj dać wannę z hydromasażem im. Czekajcie. Wejdźmy sobie w tryb kupowania. Czekajcie, gdzie to mogło być? Ja to, wiecie, tak jestem, taki jestem nieogar. No tak, aż się zacięło. Dobra, już. Czekajcie. Wanna z hydromasażem. Kurczaki. O, jest. Jest tutaj coś i tu jest coś. Ta ile kosztuje? 3 coś tam, a ta kosztuje 1500. No to droższej wam nie trzeba, wydaje mi się. O, tako z drewnem. To będzie troszeczkę tak, wiecie, pod. No dobra, tak ci zrobię, nie będę ci ten. Już to uzdabiać za dużo. Wiesz co, możesz sobie wejść. A co ci szkodzi? A co? Wejdź sobie, kobieto, rozluźnij się. Jest zimno na dworze, no ale wiecie. Ale ona sobie może tutaj sobie wejść i się ogrzać. Ta sobie siedzi, wariatka. Dawaj, weź jakąś taką pozę, zrób czy coś, bo bym chciała ci fotę zrobić. Pozę zrób czy coś, bo chcę ci zdjęcie zrobić. O, wspaniale. Tylko weź tak, wiesz. Jakoś tak lepiej zapozuj. Zapozuj, Anastazja. O, no dobra. Jakoś tak nie jest za pięknie. Jenny ma po niej twarz. W sensie, widzicie, jak ona ma kwadratową twarz? Tu na dole, w sensie brodę.
To Jenny ma po niej, wydaje mi się. No. Aha. Tak jakby kiwnęła głową. No faktycznie, aha. O, czekaj. A, nurkuje. Nie, w sumie lepszej miny to ty nie robisz. Wróciłaś ze szkoły już? Anoś. Jesteś bardzo smutna, wchy. Poprawa. Pora przywdzieć czerń. Nagła zmiana stroju. Czy jest smutek, bo tak i nie rozumiesz, nikt nie rozumie. Poproś o radę. Okej, matka tutaj się relaksuje, ty idziesz i prosić ją o radę. No dobra, niech ci będzie. Aha, no to też w sumie dobry pomysł. Nie zmieniłam ci. Ktoś nie odpisał mi na SMS-a, minęła już ponad godzina. Wysłać kolejną wiadomość? Tak, może przegapił poprzedni. Nie, zaczekaj na odpowiedź. Wysyłaj, a co tam będziesz czekać? Jak się pisze, to trzeba tutaj odpowiadać, a nie. Może takie zdjęcie im zrobimy, o. Jezu, jak ona dziwnie, widzicie jej twarz? Dobra, tutaj się relaksuj. A jak ona wlazła tu? A, na tamtędy chyba weszła, nie? Nie wiem, już sama. Patrzcie na Anastazję, co za mina. Co za mina kobiety. Ta tutaj, jaki relaks, patrzcie. Oj, kobiety, kobiety, co za relaks, co za relaks. Super relaks, super relaks. Lelaks, lelaks, super lelaks. Dobra, już nie będziemy tak się na nie patrzeć, bo można... O Jezus, o Jezus. Właśnie, gdzie jest Koko? Gdzie jest Koko? A Koko wrócił. A Koko tutaj jest. Proszę bardzo, przyszedł. Ale zabawa ci rośnie. No pewnie, że rośnie. Ktoś dzwoni. Kto dzwoni? Vanessa Johnson zastanawia się, czy nie chcesz się z nią gdzieś spotkać. Basen łaźnie nad strumieniem. O, akurat. Zgódź się i wybierz osobę. Bierzemy ze sobą naszą córę. Bierzemy córę i idziemy z babcią na basen. Okej, moi kochani, czas spędzany z rodziną, ale fajne, nie widziałam tego wcześniej. Wszystkie w strojach, w sumie Jenny chyba nie zmienialiśmy stroju żadnego. Ja nie wiem, chyba jej tylko codzienny dałam, nie zmieniłam, mogłam ją trochę przebrać, ale w sumie ten ma taki nie najgorszy. Cześć babcia, co tam? Jeszcze nie jesteś stara, trzeba cię postarzyć, wiesz? Powiedz dramatyczną historię, że ci ktoś nie odpisał, a to nie ty. Ja chciałam, żeby wnuczka się z nią przywitała. Zapytaj o Barbara tak od razu. Hej, babcia. Narzekaj, nie, może nie narzekaj, bo w sumie nie masz po co. Wiesz co, poproś o radę, o, poproś o radę, tak. Babcia jest starsza, może ci pomoże. A babcia, o Boże, czy ona gada, co za... Już tylko przyszła i marudzi. Pokaż fotkę z ręki. No to pokaż. Ona ma słabe relacje z babcią. Moglibyśmy troszeczkę ją im polepszyć te relacje, bo jak będziemy właśnie... Co to za plama? Jak będziemy właśnie już mieszkali, to bym chciała... żeby, wiecie, żeby babcia też nas odwiedzała i bym chciała właśnie, żeby z babcią miała dobre kontakty. Także postaram się im poprawić te relacje. Narzekaj na problemy, wiesz, babcia... Myślę, że babcia cię wysłucha. Czemu złośliwość? Coś zrobiłaś źle? Oj, fuck, coś się stało. Czemu wy tutaj się kłócicie? Nie wiem, o co chodzi. No tu kto taki Jolo? Genii jakiś. Weź, bo babcię wkurzyłaś. Widzisz? Kłócił zasadę. Opowiedz śmieszną historię. Weź, rozluźnij atmosferę. Opowiedz jej jakiś dowcip jeszcze. No patrzcie, że im coś nie... Dobra, zostaw to babcie, bo tak, skocz sobie do wody, to jest zdecydowanie lepiej. Matka, spisz tutaj z awansu? Kto dostał awans? Matka tu sobie pływa, także weźcie z niej przykład. Idź, skacz. Skacz, tylko się nie utop. Super. Trochę ten nasz taki babski wypad. Ej, ty, facet, co się z tobą stało? Patrzcie go, co mu jest? Okej. Okej. To pewnie jakiś kapok. Taki, żeby się biedny wziął i nie utopił. Ten po wodzie chodzi. Co on robi? Też dość zwinny chłopak. Bardzo zwinny chłopak. Co to się dzieje w tych Simsach? No dacie wiarę?
No dobra, w każdym bądź razie, pływaj sobie na co? Pływaj w smutku. Pływaj w smutku. Ty gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. A gdzie jest babkcia? Babka, 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 babka. Babka tu jest. Płynie nawet do nas, co? Płynie, rozmawiaj. No i dobra, niech tak będzie. Ja bym ogólnie chciała właśnie, żeby Jenny była fit. W sensie, wiecie, żeby ona była naprawdę, żeby dbała o siebie, żeby schudła, żeby ćwiczyła, będzie uprawiała tą jakąś jogę czy coś. Bardzo bym chciała, bo skoro tutaj mieliśmy obżarstwo i mieliśmy właśnie, musieliśmy ją tutaj przytyć, naszą Anastazję, to tutaj bym chciała, żeby właśnie Jenny była fit. Co ta babka tutaj się dzisiaj burzy i gada i drze się? No jak nas zaprosiłaś, to weź się ogarnij, kobieto. My tutaj przyszliśmy się pobawić, a nie żebyś ty tutaj swoje smutki nam... Ogarnij się. A ta pływa w smutku. Weź matkę, ochlap. Ochlap ją. Ochlap ją, a co? Idź ochlap matkę. Rozbawiona, no i widzisz... Jeszcze raz ja ochlap. Weź w ogóle, zapytaj o Barabara w basenie, a co tam byś chciała. Narzekaj na wszystko, może ci się polepszy. Co tu się stanęło? Ochlapana. Och Boże, co za trudne. Takie tak to jest właśnie z kobietami. Trzy kobiety to już zdecydowanie za dużo. Już im problem, już im wszystko przeszkadza. Już się kłócą. A zostaw, idziemy do domu. Idziemy do domu, bo tu bez sensu. Bez sensu się kłócą i tutaj głupota w ogóle. Do domu, już do domu idziemy, raz. No to ta okejka, naklejka, jesteśmy w chałupce. O, tu jest Lea, więc weź ją tutaj pogłaszcz i może kojące przytulenie. O, może coś ci poprawi humor, bo ty jakaś nieszczęśliwa jesteś. A Koko dalej stoi przy... Czy ty się zaciąłeś, pies? Ja chyba nie, dobra. Co to takie jakieś dzwoneczki, co tu się dzieje? A, ona żre, no to nic nowego. No weź tą... Czekajcie, czekajcie, co się dzieje? Pies nam dorasta! Aha, i to już wiem, od mojego śniaczka Lea stała się dorosłym psem. Lea, brawo ty! O, no to super. Uuu, patrzcie na nią! A, odpowiednio jakieś powiadomienie wyskoczyło i ja pewnie jakoś coś tak stało się, że... No nie, to nie wiem. Patrzcie na nią. Ale fajniutka, ale fajna jest. No, podobna trochę do Koko, jeżeli chodzi o wzrost. I w ogóle o kolor one są bardzo... Ale tutaj patrzcie, jaka fajna na miniaturce. O ja. Fajna jest ta Lea nasza. Oj, oj. Dobra, czekajcie. Wiecie co, ja tak myślę, że jak my się przeprowadzimy, to musimy porobić jakieś zdjęcia. Ja chyba pozabieram trochę tych zdjęć. Te zdjęcia zostawię, bo to są w sumie matki, nie? Ale na przykład rodziców... Nie, to dziadków zdjęcie. A gdzie jest rodziców zdjęcie z wesela? Z ślubu, znaczy się. Mamy jakieś zdjęcia ze ślubu? No tu mamy. Anastazja z ich. No mamy zdjęcia z ślubu naszego. Czekajcie, może ja to zdjęcie im powiesiłam w sypialni? Co ja, że ja bym im zdjęć nie powiesiła ze ślubu? Ich ślubu? Czekaj, a ty masz jakieś zdjęcie? A, nie mogę zobaczyć. No nic, później sobie to ogarnę. Ona ma tu. To jest Imri? Imri. No, to muszę im ten, muszę im zdjęcia ze ślubu właśnie. Popowieszać, a tu z ojcem, o. I właśnie chciałabym, żeby właśnie Anastazja wzięła jakieś zdjęcie. Znaczy Jenny, żeby wzięła ze sobą zdjęcia jakieś, żeby miała jakieś zdjęcia. I w ogóle zrobię jej też zdjęcie właśnie z tatą. O, poszła spać, no to dobrze. O, wow, wow, wow. I... Dostał awans nasz Imri. Do który ty już masz, chłopie, poziom 9. No nieźle. Maksymalnie logikę, charyzmę. Jesteś głodny. Najpierw idź się umyj. Wiesz co, idź na górę. Albo dobra, możesz fajnie. I później idź zjedz. No i idź spać, wiesz. No i ty też możesz iść spać, bo co, najadłaś się? No. Idź spać. I właśnie ten.
co ja chciałabym powiedzieć? A, porobię właśnie jej zdjęcie z mamą, zrobię zdjęcie z jej tatą, z tatą i zrobię. I właśnie wezmę też rodziców zdjęcie ze ślubu i dziadków zdjęcie ze ślubu, bo chciałabym, wiecie, żeby były zdjęcia, żeby ona miała zdjęcia właśnie wszystkich, tak jakby par z pokoleń, każdej, z każdej generacji, czyli dziadków, tam później będzie i pradziadków, wiecie o co chodzi, żebyśmy mieli zdjęcia wszystkich tych naszych simów, których mieliśmy, głównych generacji. Także tak bym chciała to zrobić. Koko, co ty, znaczy nie Koko, tylko Lea, co ty sobie coś ci nie pasuje, co ci się stanęło? Imri, co ty tam robisz? Będziesz jadł. No, także tak bym chciała zrobić i fajnie by było właśnie, żeby te zdjęcia były, żebyśmy je mieli. Ja tutaj, wiecie, no to Imri i Anastasia będą tu mieszkali, więc te zdjęcia tutaj nie przepadną, oni sobie tutaj zostaną i będą się starzeć. I tak to będzie. Co ty, idziesz na kompa, czy idziesz tylko tutaj jeść? Aha, idziesz tylko tutaj jeść. Powiedzmy, że on usiadł jej i siedzi na kompie, to w sumie też by pasowało. Ja myślę, że Jenny... Jeżeli chodzi o Jenny, to zabierzemy jej komputer stąd, wsadzimy do tego, bo jakoś tak to jest, że ona ma mieć cechę bajecznie bogata, bla 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 bla, mimo ma mieć wielki dom, ale jeżeli chodzi o to, że wiecie, że żeby ten, żeby go ozdobić i w ogóle, to już musi sama sobie pozarabiać. Nie wiem, ja myślę, że po prostu zrobimy z nią ekspertkę komputerową właśnie, że zrobimy guru techniki z niej i będzie sobie tam informatykiem czy tam kimś. I właśnie ten dom wielki będziemy sobie jakoś tam powoli robić. Także myślę, że... Wiecie, ona ten dom powiedzmy, że dostanie tam właśnie od rodziców. Od rodziców, bo to rodzice nauczyli ją w tym. To dostanie taką chałupkę od rodziców. Powiedzmy, że oni od rodziców i od dziadków. I sobie będzie tam żyła. Zobaczymy, co wybierzemy, jaki chałupkę, ale... Ale tak będzie. No i dobra, moi kochani, ja już nie będę przedłużała, bo już tak jest ten odcinek długi. Także to jest koniec naszej generacji, także żegnamy się z Anastazją, żegnamy się z Imrim, miałam im zrobić urodziny, nie zrobiłam, super, jej. Trudno, to już ja ich sama dorosnę poza odcinkiem. Już zrobię im urodziny, a także będą oni już dorośli, a na następnym odcinku widzimy się w nowej generacji, także wszystko nowe, wszystko świeże, jak mówiłam. Generacja będzie miała minimum 5 odcinków, maksimum 10, żeby to się nie ciągnęło w nieskończoność. Będziemy się uwijać tak, żeby tak było, żeby w ten czas zrobić wszystko. No, także dzięki Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, mile widziana, subskrybuj kanał, jeżeli tego nie robisz, a oglądasz, bo wiem, że ponad 50%, którzy mnie oglądają, nie subskrybują, to szkoda, bo chciałabym wiedzieć, ile tak Was naprawdę jest. Także subskrybujcie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!